Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do jednego z najciekawszych porównań fotograficznych w tej części roku. Mowa oczywiście o iPhone'ie 10, którego mam już bardzo długo, dziękuję tej bezcenie. Również Samsung Galaxy S9 Plus, którego testowałem wcześniej, teraz mam swoją własną sztukę. No i na końcu najnowszy Huawei P20 Pro, którego recenzja pojawi się lada dzień, mam już go też ponad 2 tygodnie. Zacznijmy sobie od specyfikacji, bo każdy z tych aparatów oferuje 2 lub 3 soczewki. Właśnie iPhone 10 ma 2 soczewki, jedna jest podstawowa 12 megapikseli ze światłem 1.8, druga 2.4 światło, również 12 megapikseli, to jest dwukrotny zoom. W przypadku Samsung Galaxy S9 mamy światło 1.5 lub 2.4, to możemy sobie wybrać lub będzie automat za nas decydował. W podstawowym aparacie 12 megapikseli, drugi 12 megapikseli jest również optycznym zoomem 2 razy i tutaj mamy światło 2.4. I na samym końcu największe combo, czyli potrójne Huawei P20 Pro. Tutaj mam aż 3 obiektywy. Podstawowy aparat to jest 40 megapikseli. Oczywiście w recenzji będzie, czy warto robić zdjęcia w 40 megapikselach czy w 10. To wszystko znajdzie się w osobnym filmie. Natomiast tutaj bym wspomniał o tym, że światło jest 1.8, natomiast sam sensor jest prawie dwukrotnie większy od konkurencji i to warto podkreślić. Drugi aparat to 20 megapikseli ze światłem 1.6, to jest soczewka monochromatyczna. I trzeci to jest zoom, ale razy 3, czyli optyczny. Mamy tutaj 8 megapikseli ze światłem 2.4. I zaczynam od tego, że wszystkie te aparaty robią naprawdę bardzo dobre zdjęcie. To jest topowa półka. I różnice między niektórymi kadrami są minimalne, właściwie niezauważalne. W niektórych warunkach są całkiem spore. Natomiast nigdy nie jest tak, że są na korzyść tylko jednego urządzenia. I zacznijmy sobie od takich zdjęć w ciągu dnia. Myślę, że oprócz oczywistej różnicy w kącie widzenia samej soczewki, to zdjęcia naprawdę w większości przypadków są bardzo, bardzo podobne. Czasami lepiej dobierze kolor iPhone, czasami S9, czasami P20 Pro. Wspomniałbym tylko o tym, że niestety dużym minusem, jeżeli chodzi o P20 Pro, jest brak HDR-u w automacie. Wszystkie te zdjęcia były robione w automacie, tak jak 99% użytkowników telefonów robi zdjęcia, czyli wyjmuje telefon, robi zdjęcie i chowa telefon. No i niestety brakuje tutaj tego HDR-u i to widać przy bardzo kontrastowych scenariach. W momencie, kiedy świeci gdzieś słońce, jeszcze bezpośrednio powiedzmy w sam aparat, reszta kadru jest powiedzmy delikatnie zacieniona. Niestety nie zawsze P20 Pro potrafi po prostu wyciągnąć te detale z tych ciemności i na to bym zwrócił uwagę. Oczywiście tutaj włączenie HDR-u eliminuje ten problem, no ale jednak nie jest on w auto. Wszystkie aparaty naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko ostrzą. Wielokrotnie miałem wcześniej zarzuty do urządzeń Huawei, że jednak ten autofokus bardzo fiksował, że niestety nie dawał rady. Tu rzeczywiście P20 Pro jest na tym samym poziomie, powiedzmy bardzo zbliżonym właśnie do S9 czy do iPhone'a 10, gdzie ten autofokus jest bardzo, bardzo szybki, bardzo precyzyjny, więc w większości przypadków jesteśmy w stanie zrobić no, szybko, dość celne zdjęcie. I tutaj wspomniałem o jednej rzeczy, która wydaje mi się, że wreszcie mógłbym nazwać aparat inteligentnym, a mianowicie w P20 Pro. Jest jedna świetna funkcja, o której chyba nikt inny do tej pory nie pomyślał, a mianowicie w momencie, kiedy podchodzimy sobie do jakiegoś obiektu i coś jest po prostu za blisko i aparat nie jest w stanie w telefonie wyostrzyć, w P20 Pro po prostu przełącza nam się na obiektyw tele i w tym momencie możemy sobie oddalić trochę telefon, ale dzięki temu zbliżeniu mamy dużo większe powiększenie niż nawet byśmy chcieli. Więc przełącza się to automatycznie, nie musimy nic klikać, że sam jakiś tryb makro czy też nie. To się robi samo i za to duży, duży plus. Zdjęcia takie w domu, kiedy brakuje już troszeczkę światła, wydaje mi się, że na wszystkich telefonach wychodzą całkiem nieźle. Natomiast im mniej światła, tym dużą większą dysproporcję widać między tymi trzema modelami. I tutaj mówię o dysproporcji iPhone'a 10 do S9 Plusa, bo tutaj wcześniej już też mówiłem w porównaniach, że jednak jaśniejsze zdjęcia w takim ogólnym rozrachunku robił i S8, teraz S9 Plus też na pewno. No ale P20 Pro robi jeszcze jaśniejsze zdjęcia od tej dwójki i to widać w takich typowych zdjęciach, gdzie po prostu robimy jakiś element, który jest w domu, jest po prostu przy takim sztucznym świetle, które jest mocno niekorzystne. Rzeczywiście P20 Pro wypada tutaj zdecydowanie najlepiej. Zdjęcia jakiejś architektury, kiedy jest sporo gdzieś tam różnych świateł, nie powiedziałbym, żeby któryś telefon robił
ciemniejsze zdjęcia, jakoś dużo mocno. To znaczy one są bardzo do siebie podobne. Natomiast różnica w ilości szczegółów w przypadku P20 Pro przy robieniu zdjęć oczywiście na 10 megapikselach, bo on nawet do tych 10 megapikseli zbiera jakby informacje z tych 40 megapikseli. Robienie tych zdjęć i zajrzenie później w szczegóły po przybliżeniu kadru, ale również w szumy, które pojawiają się w ciemnych partiach zdjęć, no naprawdę są imponujące. To znaczy to wygląda bardzo, bardzo fajnie. Jak widzimy, nie potrzebujemy tutaj światła, nie wiadomo jakiego. 1.8 wystarczy, ale wtedy sensor musi być sporo większy i tak tutaj faktycznie jest. W ogólnym rozrachunku po prostu te zdjęcia wyglądają lepiej. To znaczy są bardziej szczegółowe, nawet jeżeli sobie gdzieś chcemy je przyciąć, dociąć, troszeczkę przybliżyć, one wyglądają po prostu sporo lepiej. No i na samym końcu bym wspomniał jeszcze o zdjęciach takich w typowych scenariach nocy, kiedy w ogóle nie mamy żadnego światła i jest naprawdę bardzo, bardzo ciemno. Każdy z tych telefonów zrobi zdjęcie, gdzie coś widać. Na iPhone 10 jest najgorzej, bym powiedział, to znaczy przy jak najmniejszej ilości światła niestety najmniej rejestruje w ogóle obrazu. S9 widać, że to ISO jest mocno podbite, światło 1.5 również pomaga, ale niestety no, stracimy tam dużo szczegółów. W P20 Pro nie jest inaczej, to znaczy to zdjęcie też wygląda tak, że niestety ciężko tam się dopatrzeć, o co chodzi, ale to zdjęcie w tym momencie jest najjaśniejsze. I w tym miejscu muszę wspomnieć o jednej rzeczy, która jest po prostu jakby no w jakiś sposób dziwnie wyjątkowa w P20 Pro. Mianowicie mamy tryb nocny i o tym będzie dokładnie w recenzji wytłumaczone, jak to działa. Natomiast jest to o tyle fenomenalnie zrobione, że przełączenie się na tryb nocny nie wymaga od nas super stabilizacji w ręce. To znaczy my możemy delikatnie poruszyć tym obiektywem i nic się nie stanie. W sensie to zdjęcie naprawdę się mocno rozjaśni i ono będzie szczegółowe. Ciężko powiedzieć, jak to jest zrobione, ale rzeczywiście to działa. W większości przypadków nawet naświetlanie takie 2, 3, 4 sekundy, które w zupełności wystarczy do takiego zrobienia zdjęcia naprawdę imponującego, wygląda bardzo, bardzo dobrze i myślę, że pod tym względem no, P20 Pro po prostu tutaj zamiata. Dajcie koniecznie znać, które zdjęcia Wam się najbardziej podobają. One wszystkie są podpisane, macie ankietę tutaj w narożniku, żeby zdecydować. Jeżeli byście chcieli uzupełnić te zdjęcia jakimś komentarzem, to macie sekcję poniżej. Przypominam o recenzjach, które już były P20 Pro na dniach, więc zapraszam również do subskrypcji. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.